Rozdział 20. Pan Fix nawiązuje stosunki z panem Fogiem. Podczas tej sceny, mogącej mieć poważne następstwa dla pana Foga, ten ostatni przechadzał się z panią Audą po ulicach miasta. Z chwilą, w której pani Auda przyjęła jego opiekę i zgodziła się pojechać do Europy, czuł się w obowiązku myśleć o jej potrzebach. Że on, jako Anglik, odbywa podróż na około świata z torbą w ręku, z tego nie wynikało jeszcze, aby kobieta mogła również podróżować w podobnych warunkach. Należało zaopatrzyć ją w niezbędną w drodze odzież i drobiazgi. Pan Fok wywiązywał się z tego zadania z właściwym sobie spokojem i na wszelkie wyrazy podziękowania ze strony młodej wdowy odpowiadał niezmiennie. Robię to we własnym interesie, to leży w moich planach. Załatwiwszy zakupy, pan Fok i młoda kobieta wrócili do hotelu. Tam przy ogólnym, wspaniale zastawionym stole zjedli obiad, po czym młoda wdowa udała się do swego pokoju. Szanowny gentleman spędził cały wieczór na czytaniu Timesa i London News. Gdyby pan Fogg posiadał zdolność dziwienia się, musiałaby go zastanowić tak długa nieobecność obierze świata. Ale wiedząc, że statek z Yokohamy nie wypływa z Hongkongu przed jutrem, nie myślał o tym więcej. Nazajutrz obierze świat nie zjawił się na odgłos dzwonka. Co pomyślał poważny gentleman, dowiedziawszy się, że obieży świat nie wrócił wcale do hotelu, nikt nie mógłby powiedzieć. Wziąwszy jak najspokojniej do rąk worek podróżny, uprzedził panią Audę i posłał po lektykę. Gdy przyniesiono lektykę, pan Fok i pani Auda wsiedli do niej, a bagaż zawieziono za nimi na ręcznym wózku. Pół godziny później nasi podróżni schodzili na przystań. I tu pan Fogg dowiedział się, że Carnatic odpłynął poprzedniego dnia. Dżentelmen liczący na to, że znajdzie na przystani statek i służącego, musiał się obejść bez jednego i bez drugiego. Nic jednak nie zdradzało jego rozczarowania, a na zdziwienie pani Audy odpowiedział tylko – to jakiś przypadek pani, nic więcej. W tej chwili obserwujący ich z daleka osobnik zbliżył się do nich i rzekł czy nie jest pan czasem, tak jak ja, pasażerem z Rangunu? przybyłem wczoraj? Tak, panie, odparł chłodno pan Fok, ale nie mam zaszczytu. Proszę wybaczyć, ale sądziłem, że znajdę tu pańskiego służącego. Czy wie pan, gdzie on się znajduje? Spytała żywo młoda kobieta. Czyż nie ma go tu z państwem? Spytał Fix, udając zdziwienie. Nie odrzekła pani Auda. Od wczoraj się nie zjawił. Czyżby wsiadł na Karnatik bez nas? Bez państwa, pani? Odparł agent. Ale proszę wybaczyć moje pytanie. Czy zależało państwu, ażeby popłynąć na Karnatiku? Tak, panie. Mnie także pani spotkała wielka przykrość. Po naprawie statek opuścił Hongkong o dwanaście godzin wcześniej, nie uprzedziwszy nikogo. I teraz trzeba czekać osiem dni do najbliższej okazji. Na myśl, że pan Fok będzie zmuszony osiem dni pozostać w Hongkongu, serce Fixa zabiło radośnie. Agent nie wątpił, że przez ten czas nadejdzie rozkaz aresztowania. Wyobraźmy sobie jego zdziwienie, gdy pan Fok swoim spokojnym głosem rzekł. Ale sądzę, że w porcie Hongkongu są jeszcze i inne statki oprócz Karnatika. I podając ramię pani Audie, udał się w stronę doków. Fix szedł wciąż za nimi, jakby jakaś niewidzialna siła łączyła go z dżentelmenem. Tymczasem zdawało się, że los opuszcza swego ulubieńca. Pan Fok przez trzy godziny przemierzał cały port wzdłuż i wszerz, chcąc wynająć statek na przeprawę do Yokohamy. Znalazł jednak tylko statki załadowywane towarami lub wyładowywane, ale żadnego z nich nie wypuszczano na morze. Fiks odetchnął. Pan Fok jednak nie tracił głowy i nie ustawał w poszukiwaniach. Wtem jakiś marynarz skłoniwszy się zatrzymał go pytając. – Czy wielmożny pan poszukuje statku? – A czy macie statek gotowy do wypłynięcia? – spytał pan Fogg. – Tak, wielmożne panie. Pilotowy numer 43, najlepszy z całej flotylni. – A jego prędkość? – Osiem do dziewięciu mil na godzinę. Czy chce pan zobaczyć? – Tak. Wielmożny Pan będzie zadowolony. Czy chodzi o przejażdżkę po morzu? Nie, o podróż. O podróż? Czy podejmiecie się zabrać mnie do Jokohamy? Przy tych słowach pilot opuścił ramiona i wytrzeszczył oczy. Wielmożny Pan chyba żartuje? spytał. Nie, spóźniłem się na statek Carnatic. A najpóźniej czternastego muszę być w Yokohamie, żeby zdążyć na statek do San Francisco. Żałuję, odparł pilot, ale to niemożliwe. Daję wam 100 funtów dziennie i 200 funtów nagrody, jeśli przybędę na czas. Naprawdę? spytał pilot. Zupełnie serio, odrzekł pan Fogg. Pilot zamyślił się, patrzył na morze. Chęć dobrego zarobku walczyła w nim z obawą wypuszczenia się tak daleko. Fiks był w śmiertelnej trwodze. W tej chwili pan Fok zwrócił się do pani Audy. Czy nie będzie się pani bała? Zapytał. Z panem nie, panie Fok, odparła. Pilot zbliżył się do dżentelmena, mnąc czapkę w rękach. A więc, pilocie? Zapytał pan fok. Otóż, wielmożny panie, odparł pilot, nie mogę narażać siebie, swych ludzi, pana, puszczając się w tak daleką podróż na statku zaledwie dwudziestotonowym i to o tej porze roku. Poza tym nie przybędziemy na czas, bo z Hongkongu do Yokohamy jest 1650 mil. Tylko 1600! poprawił pan fok. To wszystko jedno. Słysząc tę rozmowę, Fix odetchnął głęboko. Ale, rzekł pilot, można znaleźć inny sposób. Fix wstrzymał oddech. Jaki? Popłynąć do Nagasaki na południowym krańcu Japonii o 1100 mil lub do Szanghaju o 800 mil od Hongkongu. Gdy wybierzemy tę drugą trasę, nie oddalimy się zbytnio od brzegów chińskich, co byłoby lepsze, szczególnie że tamtejsze prądy płyną na północ. Pilocie, odparł pan Fogg, ja muszę wsiąść na amerykański statek w Yokohamie, a nie w Szanghaju czy w Nagasaki. Będzie to możliwe, odrzekł pilot. Statek do San Francisco nie zaczyna rejsu od Yokohamy. Zatrzymuje się tam tylko, podobnie jak w Nagasaki, ale portem, z którego wyrusza, jest Szanghaj. Czy jesteście tego pewni? W zupełności. A kiedy statek opuszcza Szanghaj? 11 o 7 wieczór. Mamy więc przed sobą 4 dni, czyli 96 godzin. Więc, robiąc średnio 8 mil na godzinę przy spokojnym morzu i przy południowo-wschodnim wietrze, możemy z łatwością przebyć te 800 mil, które nas dzielą od Szanghaju. A kiedy możecie wyruszyć? Za godzinę. Przez ten czas kupię żywność i przygotuję statek do podróży. Interes ubity. Czy jesteście właścicielem statku? Tak, nazywam się John Bansby i jestem właścicielem tankadery. Czy chcecie zadatek? Jeśli to nie urazi wielmożnego pana, oto tymczasem 200 funtów, panie, dodał Filias Fogg, zwracając się do Fixa. Jeśli chce pan skorzystać. Panie, odparł mężnie Fix, chciałem właśnie poprosić o tę grzeczność. Dobrze, za pół godziny będziemy na pokładzie. Ale ten biedny chłopak, rzekła pani Auda, którą bardzo niepokoiło zniknięcie obierze świata. Zrobię dla niego wszystko, co będzie można, odrzekł pan Fok. Skłoniwszy się fiksowi, udał się wraz ze swą towarzyszką do biura policji i do francuskiego konsula, gdzie pozostawił rysopis obierze świata i dostateczną ilość pieniędzy, żeby wystarczyło na odesłanie go do kraju. Następnie zabrawszy rzeczy z hotelu, kazał się wieść na statek. Z wybiciem godziny trzeciej statek pilotowy numer 43 z załogą na pokładzie, zaopatrzony w żywność i opał. Był gotowy do wypłynięcia na morze. Pankadera była uroczym małym szkunerem o wyporności 20 ton, z winnym o zgrabnym kształcie, jakby była prawdziwym jachtem wyścigowym. Leśniący mosiąc, galwanizowane okucia, pokład lśniący bielą jak kość słoniowa. Wszystko to wskazywało, że John Bansby bardzo dba o to, by nadać statkowi elegancki wygląd. Jego dwa maszty nachylały się lekko ku tyłowi. Nosiły grot, Marcel, foki i topsle, co świadczyło, że musiał to być statek szybki, który w samej rzeczy nieraz wygrywał nagrody podczas zawodów pilotów. Załoga tankadery składała się z właściciela, Johna Bansbiego, i czterech majtków. Byli to dzielni marynarze, doskonale znający morze. Sam John Bansby Człowiek czterdziestopięcioletni, olbrzymiego wzrostu, o cerze spalonej, żywym spojrzeniu, wyglądzie energicznym, dzielny na swoim stanowisku, wzbudzał swą postacią zaufanie, nawet w najbardziej bojaźliwych. Filias Fogg i pani Auda weszli na pokład statku, gdzie Fix już ich oczekiwał. Następnie wszyscy troje udali się do kajuty pokoiku małego, lecz schludnego. Żałuję, że nie mogę panu zaoferować niczego lepszego, rzekł pan Fogg, zwracając się do Fixa. Inspektorowi policji było niezmiernie przykro korzystać z uprzejmości pana Foga. Jestem prawie pewny, pomyślał, że mam do czynienia ze złodziejem, bardzo grzecznym wprawdzie, ale złodziejem. O trzeciej dziesięć postawiono żagle. I statek powoli zaczął oddalać się od brzegu. Pasażerowie pozostali na pokładzie, a pani Auda i pan Fok rzucili ostatnie spojrzenie ku przystani, w nadziei ujrzenia tam obierze świata. Fix ogromnie się obawiał, by jakiś przypadek nie sprowadził tu nieszczęśliwego chłopca, z którym tak niegodziwie postąpił. Lecz Francisz się nie pokazał. Niewątpliwie pozostawał jeszcze pod wpływem narkotyku. Czytała Magdalena Kropidłowska. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.